Jak się nazywa błąd w norweskiej przeglądarce? Upiór w operze. Cześć, tu Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Nadal mam pogłos w pokoju, bo jest w nim trochę pusto, więc jeszcze chwilkę to potrwa, jeszcze kilka odcinków będzie z takim dźwiękiem. Nie mogę za bardzo nic z tym zrobić, za kamerą stoi krzesło z kocem i po prostu staram się to jakoś stłumić, ale słyszę po prostu, że jest ten pogłos, więc przepraszam za to. W każdym razie wydarzyło się coś naprawdę mega zajebistego. Dostaliśmy do tej pory 3 nagrody za stronę netguru.com, którą programowałem razem z Patrycją, którą już poznaliście w poprzednich odcinkach nieraz. Dostaliśmy Site of the Day na CSS Design Awards i na awards tych pisanych przez 3W dostaliśmy do tej pory Honorable Mention i Mobile Excellence, więc to są dwie bardzo fajne nagrody, właściwie wyróżnienia za jakość strony, za performance, więc jestem naprawdę mega, mega szczęśliwy. I tak sobie pomyślałem, bo sporo osób pytało, jak ta strona w ogóle została zrobiona, w jakim stacku, jakie mieliśmy podejście i pomyślałem, że to jest bardzo fajny odcinek, żeby właśnie tak trochę uczcić tę okazję, że dostaliśmy te nagrody i opowiem Wam trochę o tym, jak to wszystko wyglądało za kulisami. Dodatkowo zrobię takie krótkie wywiady z Patrycją i z Piotrkiem Świerkowskim, który był designerem, który projektował to wszystko. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać i dzięki temu też zobaczycie, jak wygląda cały proces powstawania takiej strony, jakie decyzje gdzieś tam po drodze należało podjąć i no, po prostu jak się robi ładne i fajne stronki. Ale zanim Wam to wszystko opowiem, to pora na kawę, więc lecimy do kuchni. W końcu mam taki setup w kuchni, jaki chciałem mieć i mogę sobie wygodnie robić kawę, więc czemu Was tam nie zabrać? Lecimy! Dobra, więc jak to było z tą stroną? Projekt zaczął się w maju 2019 i development taki podstawowy, to znaczy takiej wersji, którą moglibyśmy wypuścić, trwał do mniej więcej początku września. Więc kilka miesięcy ta strona powstawała, ale też nie ma co ukrywać, że kilka rzeczy, które tam zrobiliśmy, były dość eksperymentalne, były takie niestandardowe, jak na to, co zazwyczaj piszemy w Reakcie. Dlatego sporo rzeczy, sporo szlaków gdzieś tam trzeba było po prostu przerwać, przeciąć, przejść, przetrzeć. Przetrzeć szlaki. I takim największym problemem, z którym się zetknęliśmy, jest to, że wiele podstron netguru.com, na przykład jak się wejdzie na About albo na Services albo na jakąkolwiek taką inną podstronę, nadal wisi na HubSpocie, jest zarządzane przez takie template'y HubSpotowe, przez CMS-a HubSpotowego, natomiast ta strona główna NetGuru i podstrony Volkswagen, Keller Williams, Artemis i Nodus, czyli te Success Stories czy też Client Stories, to są rzeczy, które są zrobione na Gatsby. No i teraz musieliśmy zrobić takie przekierowanie z HubSpota, jak ktoś wchodzi, żeby mógł się dostać do tej wersji Gatsby'ego i po prostu działa to w taki sposób, że jak się wejdzie na netguru.com, to jest przekierowanie na pliki, które znajdują się na FTP-ie HubSpotowym, to trochę działa jak CDN i wtedy po prostu ta strona się pokazuje. Więc był to jakby taki sprytny sposób na połączenie dwóch technologii i to też pokazuje, że często można przemycić gdzieś jakąś nową technologię, jakąś nowoczesną rzecz do troszkę bardziej takiego starego systemu. No bo nie ukrywajmy, że HubSpot już trochę ma za sobą i to jakby nie jest
najnowocześniejsza technologia. Ja osobiście go nie lubię po prostu i nie ma co tutaj tego ukrywać. No ale tak to bywa w projektach, że po prostu musimy się dopasować do zastanej sytuacji i do technologii, które gdzieś w projekcie się znajdują, żeby nie wywalać wszystkiego do śmietnika. Na tym to wszystko polega i też no, często w dewelopmencie właśnie z takimi rzeczami się spotykamy, więc pewne kompromisy po prostu trzeba było poczynić, żeby to ujrzało światło dzienne, ale myślę, że efekt końcowy jest naprawdę spoko. I żeby tak Wam nie ględzić o tym, co jest na tej stronie, czego nie ma, to pomyślałem sobie, że pokażę Wam kilka takich ciekawych miejsc w kodzie, żebyście zobaczyli, jak ta struktura wygląda. To nie jest żadna tajemnica, nie przechowujemy tam żadnych, nie wiem, danych klientów czy coś. To są proste komponenty i animacje, SVG-ki i generalnie tego typu rzeczy, więc nie jest to wielka tajemnica. Natomiast pewnie z moim komentarzem będzie to chociaż troszkę ciekawsze, niż jakbyście sobie sami weszli w przeglądarce w kod źródłowy, więc opowiem Wam, co nieco jakie mieliśmy podejście do programowania tej strony razem z Patrycją, z którą zaraz po tym, jak pokażę Wam kod, zrobię krótki wywiad. Także lecimy do kompa. Ok, więc zaczynając od początku, mamy tutaj taką typową strukturę dla Gatsby'ego, to znaczy, że mamy pages, gdzie po prostu znajdują się nasze wszystkie strony, na przykład indeks, no to jest wiadomo strona główna, zawierająca właśnie te wszystkie hero images, a właściwie te hero animations, czyli te animacje w SVG, które zrobiliśmy w taki sposób, że po prostu stworzyliśmy sobie taki komponent main hero, do którego przekazujemy hero slides, czyli takie informacje o tym, jaki slajd obecnie musi zostać wyświetlony, z jaką animacją, i to całkiem sprawnie sobie działa. Jak sobie odpalimy main hero, to faktycznie jest to jeden z bardziej zaawansowanych komponentów. I na przykład tutaj mamy w GSAP-ie taką animację dotyczącą zmiany slajdu. Tutaj dzieje się wszystko, co widzicie na ekranie podczas właśnie przełączania poszczególnego hero, czyli po prostu wszystko znika, wszystko przechodzi w następny stan. Current story to jest oczywiście rzecz, która trzymana jest w stanie tego komponentu. To jest jeszcze z tego, co pamiętam, taki stary komponent, czyli klasowy, znaczy stary, po prostu zapisany jako klasa, więc ma ten taki klasyczny reactowy state. Akurat w tym przypadku mam wrażenie, że ten klasowy zapis sprawdził się trochę lepiej, a przynajmniej nie widzę korzyści z przekształcenia go w komponent funkcyjny, więc nawet jakoś nie staraliśmy się tego robić. W każdym razie tu jest taki właśnie kontejner, który zawiera taką logikę, że jeśli current story faktycznie jest jakieś zaznaczone, to ma się wyświetlić animacja, która wyświetla się po lewej stronie tego hero. To jest ten właśnie SVG, który osadzamy. I te animacje, o których mówię, to są takie komponenty sequences, które tutaj sobie stworzyliśmy w osobnym folderze. Jak sobie odpalimy na przykład sequence netguru, to zobaczycie, że mamy tutaj po prostu wyszczególnione mnóstwo elementów z pliku SVG, który właśnie został osadzony wewnątrz tej animacji netguru. Mowa o tej animacji, którą widzicie, jak od razu wchodzicie na netguru.com, to jest ta pierwsza, co się rzuca w oczy. Więc widzicie, że tych elementów do złapania było tutaj naprawdę całkiem sporo. Swoją drogą pokazywałem to w moim odcinku, jak korzystać z GSAP-a, właśnie jak, dlaczego to jest tak, a nie inaczej zrobione, także jeśli ktoś jest ciekaw, to jest o tym tutorial na tym kanale. W każdym razie tak wygląda kod animacji. Jak widzicie, tutaj po prostu już łapie się poszczególne elementy i mówi się, co ma się z nimi dziać, czyli że się mają przesunąć, rozwinąć, pojawić, zniknąć i tak dalej. I cała ta animacja faktycznie ma tam koło 100 linijek, ale plusem jest to, że jak się wchodzi do takiego kodu później, to bardzo łatwo znaleźć na przykład moment, gdzie chcę sprawdzić animację kursora w pliku SVG. No to widzę, że tutaj jest kursor, co się z nim dzieje. Na przykład chcę, żeby on się przesunął nie o 250, tylko 260. No i jakby to jest cała robota. Więc to jest naprawdę całkiem spoko. GSAP pod tym względem super wymiata, jeśli chodzi o zarządzanie tymi animacjami. Bardzo to lubię. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy, no to mamy main template, który po prostu zawiera wszystkie takie providery dla naszej aplikacji, dla naszej strony. Jednym z nich jest na przykład Theme Provider, który po prostu udostępnia style dla Styled Components, i ten theme jest dość rozbudowany tutaj w naszym przypadku. Ale faktycznie to wszystko się sprawdza, czyli właśnie takie rozpisanie wszystkich możliwych kolorów, które mamy w designach. Później już tylko korzysta się z poszczególnych nazw koloru, a nie wpisuje się w ten sposób właściwości, więc jest to bardzo, bardzo fajne, bardzo wygodne. Jeśli chodzi o jakiś refaktor, to po prostu zmienia się jedną rzecz w jednym miejscu, a nie szuka się
tego samego koloru w 30 komponentach, więc pamiętajcie, że to jest taka dobra praktyka. Nie wiem, czy akurat ten sposób zapisu dla nas on działał. Niektórym się może podobać, niektórym nie. Na przykład taki zapis szarości. Niektórzy tego nie lubią. Nam to bardzo dobrze podchodziło i po prostu wygodnie się z tego korzystało, więc to jest chyba najważniejsze. Mamy jeszcze oczywiście rozmiary fontów. W przypadku tej strony akurat mieliśmy spory rozstrzał, jeśli chodzi o różnorodność rozmiarów, zarówno dla headerów, jak i dla zwykłego tekstu takiego paragrafowego. Dlatego sobie to podzieliliśmy na takie dwie grupy i headery zawsze dostają z tej grupy wielkości, a teksty takie normalne z tej grupy. Więc tak to działa. Tu jakieś takie szczególne rzeczy dla layoutu, jakieś ogólne takie paddingi, które powtarzają się w bardzo wielu miejscach, więc to jest coś, co warto sobie wyciągnąć właśnie do zmiennej. No i media queries, tutaj w przypadku akurat styled components ja zawsze sobie robię taką funkcję z reduce, która po prostu przyjmuje obiekt z takimi elementami i następnie wypluwa mi linijki CSS-owe po prostu z tymi breakpointami, więc jest to całkiem taki fajny i prosty sposób, chociaż na początku, jak pierwszy raz widziałem ten kod, bo oczywiście ja na to nie wpadłem, to jest gdzieś tam z dokumentacji Styled Components, to musiałem sobie to kilka razy przeczytać, bo nie było to dla mnie jakoś super jasne, więc możliwe, że dla niektórych z Was będzie to też dość skomplikowane, ale najłatwiej sobie to po prostu napisać i nie wiem, zrobić console loga na przykład, żeby zobaczyć, o co tutaj chodzi. Ale jest to bardzo przydatne i bardzo fajne po prostu, żeby nie pisać 10 razy w ten sposób media query. Próbowaliśmy tutaj podejść do tematu w sposób atomic design i po prostu stworzyć sobie atomy, molekuły i organizmy. Atomy to są właśnie te najmniejsze elementy naszego serwisu. I tu mamy na przykład coś takiego jak call to action, czyli taki button podstawowy. No i on ma kilka tutaj wersji różnych. Naprawdę w miarę tego, jak projekt rośnie, to często tego typu komponenty przestają być jakoś tak super proste, no ale działa i po prostu spełnia swoją rolę, więc myślę, że wszystko jest git. Te style faktycznie też sporo mają jakichś tam ifów i nie ifów. Pytanie, czy styled components to był dobry wybór? Zaraz zapytam o to Patrycję. Ja mam mieszane uczucia, znaczy na pewno spełniły swoją rolę te styled componenty tutaj, natomiast z perspektywy czasu zastanowiłbym się, czy nie wykorzystać tutaj CSS modules. Myślę, że różnica w użytkowaniu nie jest jakoś diametralna i jednym i drugim można osiągnąć to samo, ale z ciekawości, jeśli miałbym okazję ten projekt napisać drugi raz, to napisałbym go z ciekawości właśnie w CSS modules i zobaczył, jak to wszystko pykło. Dobra, myślę, że jakieś tam podstawowe rzeczy Wam opowiedziałem, zaspokoiłem ciekawość, więc teraz wracam i jeszcze zrobimy sobie wywiad z Patrycją i z Piotrkiem, czyli designerem. No więc tak wyglądała ta struktura projektu. Mam nadzieję, że to wprowadzenie Wam się podobało. Oczywiście nie ma tutaj czasu, żeby pokazać Wam wszystko, albo nie wiem, żeby udostępnić repozytorium, to niestety jest niemożliwe. Natomiast no, kilka ciekawych rzeczy Wam pokazałem. A teraz już czas na wywiad z Patrycją. Pogadamy trochę o tym, jakie mieliśmy podejście do developmentu, jaka była moja perspektywa, jaka była jej perspektywa. No, może coś ciekawego z tego wyniknie. Dobra. Cześć, Batysław. Cześć. Robimy szybki wywiadzik. Stwierdziłem, że skoro już nawygrywaliśmy tyle nagród, to fajnie będzie trochę pogadać o tej stronie. I wiem, że jak byliśmy razem w Katowicach na Mid.js Summit, to trochę już o tym pogadaliśmy, ale pewnie nie wszyscy widzieli. Poza tym to był trochę inny etap tworzenia tej strony, więc teraz już mamy sporo za sobą. Wiemy, co się udało, co się nie udało. Super jest to, że dostaliśmy te nagrody. Ja się w ogóle tego nie spodziewałem, że zostaniemy wyróżnieni, ale dziwnie to brzmi. No tak, ale jest poprawne. Na CSS Design Awards i na awardsach, także mega. Czekamy jeszcze na Site of the Day. W momencie, jak to nagrywamy, to jeszcze nic takiego nie dostaliśmy, ale mamy już Honorable Mention i Mobile Excellence to się nazywa. Także mega. I tak stwierdziłem, że pogadam sobie trochę z Tobą, no bo razem to pisaliśmy i chciałem zapytać z Twojej perspektywy, jakie technologie wyszły spoko, w sensie, że zadecydowaliśmy o tym, że na przykład użyjemy Gatsby'ego, GSAP'a, Scroll Magica i część z tych decyzji myślę, że była dobra, a część była, znaczy na przykład Scroll Magic to był jedyny wybór na tamten moment, ale z mojej perspektywy to był wrzut na tyłku trochę. Ale chciałem zapytać, bo ty się więcej trzaskałaś ze Scroll Magiciem w tym projekcie niż ja, nie ukrywam. Ja dopiero później gdzieś tam musiałem to zacząć ogarniać, jak już sobie poszłaś.
Ale jak z twojej perspektywy to wyglądało? No, no właśnie, tak jak mówisz, że ty później musiałeś to przejąć i dla ciebie pewnie to było dość ciężkie, nie? Bo ten Scroll Magic jednak nie jest jakiś taki za bardzo intuicyjny. I tak, Gatsby, myślę, że super wybór. G-Sub, uwielbiam. No to wracałam do tego cały czas, jakbym tylko mogła. Ten Scroll Magic, zgadzam się. To jest raczej kiepskie. Kiepski był wybór, ale jedyny słuszny na ten moment, kiedy to pisaliśmy. Jak pamiętasz, szukaliśmy różnych tych rozwiązań do tego scrolla, do podpięcia animacji pod scroll. No i nie było tego za wiele i jedyna słuszna wydawała się w tym momencie właśnie ta biblioteka. Wydaje mi się, że teraz GSAP coś wprowadza w tym kierunku, nie jestem pewna. Więc tak, może... w nowym API GSAP-a już jest scroll i wydaje mi się, jeszcze tego nie testowałem, właśnie muszę sobie to przetestować w długi weekend, że będzie to działać tak jak Scroll Magic, więc teoretycznie będziemy mogli przepisać kod na stronie i wywalić po prostu jedną bibliotekę. No, jeżeli w GSAP-ie teraz będzie dostępne to samo, co w Scroll Magicu, to myślę, że to byłoby lepsze jednak. Nie? I pamiętasz, że też męczyliśmy się dużo z Styled Components. Dalej chyba uważam, że jednak to był też kiepski wybór, żeby tam wciskać te Styled Components. Jak tak. Ty uważasz? No, przy takiej stronie, gdzie jest bardzo dużo customowych stylów i które po prostu wymagają takich czasami bardzo precyzyjnych dopracowań gdzieś tam od piksel, o dwa po prostu przesunięcia, ale to jest tak bardzo indywidualne, to mam wrażenie, że zamiast tworzyć po prostu setki nowych styled komponentów, łatwiej dodać jakąś klasę, jakoś to indywidualnie ostylować i faktycznie myślę, że styled komponent fajniej się sprawdzają w jakichś takich design systemach, gdzie wszystko jest tak super precyzyjne, spójne i powtarzalne. A w takich stronach bardziej, nazwijmy to, customowych, takich, które jednak wykazują się trochę większą taką kreatywnością w sferze layoutu, to na dzisiaj wybrałbym chyba CSS modules tam. No ja tak samo, tak jak powiedziałaś, ta powtarzalność ma duże znaczenie, bo tak naprawdę nie mieliśmy dużo reużywalnych komponentów, które miałyby na przykład kilka typów. Bo styled components są super do tego, jeżeli wiesz, musisz sobie zrobić różne typy jednego komponentu i wtedy po tych propsach wszystko sobie na spokojnie możesz ostylować. A tu jednak tego nie było, nie? Ale Gatsby i GSAP to jest fajne połączenie, chociaż na początku też pamiętam, że miałam trochę problemów, żeby załapać, żeby to połączyć wszystko razem, nie? No, na początku faktycznie to było takie mało intuicyjne, no bo trzeba jakby pogodzić się z faktem, że GSAP działa na refach w Reakcie, nie? I na początku to może, jak ktoś dużo pisał w Reakcie, ale nie dużo pracował na domie takim czystym, to używanie refów może go wkurzać i może wydawać się obleśne i wtedy rozumiem, czemu ludzie na przykład wybierają React Springa albo PopMotion Pose, które po prostu są bardziej deklaratywne, nie są tak imperatywne jak GSAP, że po prostu biorą element i robią z nim cuda, ale na dłuższą metę uważam, że czytelność kodu GSAP-a jest dużo wyższa niż tych wszystkich innych deklaratywnych bibliotek, choćby z tego względu, że to API timeline'u na GSAP-ie, gdzie po prostu masz linijka po linijce, jak w scenariuszu napisane, co ma się wydarzyć, to jest genialne, nie? To nie da się tego czymś lepszym zastąpić, mam wrażenie. Tak, i szczególnie, że my mieliśmy dużo tych animacji na SVG, nie? Czyli GSAP do właśnie do SVG jest idealny. Po prostu to jest stworzone do tego i super się pisało te timeline'y. I potem też łatwo było to czytać. Jeżeli ty napisałeś jedną animację, to ja umiałam się w tym szybko odnaleźć. I na odwrót, nie? No właśnie, jak się pracuje z większą liczbą deweloperów, to mam wrażenie, że GSAP wtedy też robi na maksa robotę, bo próg wejścia dla kogoś, kto na przykład chce poprawić jakąś animację, którą pisał ktoś inny, jest praktycznie zerowy, bo wszystko wygląda dokładnie tak samo. Ja sobie pozwolę ciebie na chwilę zasłonić, tylko pokażę ludziom, jak wyglądały tego typu animacje. O, to jest na przykład animacja, którą robiła Patrycja, Volkswagen. O, tak to wyglądało. Albo na przykład stronę NetGuru tutaj mamy. I tak wygląda ta animacja na SVG, że po prostu jest pewna sekwencja, jest pewien scenariusz, który ta scena SVG musi wykonać i to wszystko to są poszczególne malutkie elementy jednego wielkiego SVG-ka. No i tak to wyglądało. A co sądzisz o samym Gatsby w ogóle jako jakby
Jak to powiedzieć? Mam wrażenie, że nadal tego typu strony agencyjne, takie mocno interaktywne, stawiające na efekty, często są jeszcze pisane nawet w jQuery, chyba się zdarza. I Gatsby mimo wszystko nadal jest dość rzadkim wyborem. A jak twoim zdaniem to się sprawdziło? Jak ta technologia się wpasowuje w ten trend takich właśnie bardziej stron, które możemy znaleźć na przykład na AWordsach, nie? Które są takie super interaktywne. Według mnie, mam nadzieję, że to się nie zmieniać, bo według mnie Gatsby jest idealnym toolem do takich rzeczy. On daje nam out of the box tyle rzeczy, że naprawdę nic tylko korzystać z tego, a gdzie pisalibyśmy od zera całą stronę, musimy się sami namęczyć. W tym na przykład super jest optymalizacja obrazów, nie obrazków. Gatsby Image to jest świetne, nie? Macie out of the box, lazy loading i inne super rzeczy, ale też jakby performance'owe rzeczy też dużo jakby Gatsby nam daje tu od siebie, nie? I według mnie to jest dobry wybór na takie strony, a to, że one są gdzieś tam przepełnione animacjami, no da się to połączyć, nie? A naprawdę, jeżeli robisz jakieś landing page'e, które mają tam dwie, trzy strony, no to nie widzę lepszego jakby wyboru. Mi się o wiele łatwiej pisało w Gatsby, niż jak teraz myślę, że mielibyśmy to pisać w czystym JS-ie, nie? Bo ale też dlatego, że jednak znamy tego Reacta. No, mam wrażenie, że właśnie, bo ta strona na samym końcu już tak mocno się wyskalowała, bo się zrobiło sporo tych narzędzi, jakichś tam utilsów, animacji, komponentów i mam wrażenie, że ten Gatsby daje też taką łatwość skalowania tego projektu i na przykład poprawiania niektórych rzeczy, dodawania niektórych elementów i jakby te zmiany nie są tak bolesne, bo ta struktura to wszystko, co daje React i Gatsby sprawia, że ten projekt staje się taki ładny, ustrukturyzowany i nawet mam wrażenie, że ta konwencja w Gatsby jest silniejsza niż w Create React App na przykład, gdzie nie ma w ogóle żadnych założeń, możesz sobie to zrobić w jednym pliku jak chcesz, a Gatsby jednak wymusza na tobie choćby ten podział na pages, nie? I jakaś tam modularyzacja tego kodu następuje. No już pomijam fakt, że konfiguracja Gatsby'ego to jest w ogóle bajka w porównaniu z Create React Appem, nie? Pluginy, jakieś tam customowe rzeczy w Webpacku, super to jest. Tak, i ogólnie chyba do wszystkiego można znaleźć pluginy, naprawdę. I Gatsby też ma super na przykład wsparcie dla plików MDX. Możemy sobie renderować strony na podstawie właśnie tych plików, co jest super, więc na przykład jeżeli chcecie sobie napisać jakiegoś bloga, to w Gatsby zrobicie to w jedno popołudnie. Szczególnie, że jest masa jakichś poradników i tutoriali, jak to zrobić i to jest super narzędzie. No, dokładnie. Dobra, wydaje mi się, że mamy to. Właśnie chciałem cię wypytać trochę o tę technologiczną stronę, no bo ale myślę, że mamy taką samą perspektywę tutaj i się zgadzamy z tym. Także spoko. Super. Fajnie się nad tym pracowało. Także piona za nagrody. I dzięki za udział w wywiadzie. Trzymaj się. Dzięki. Na razie. Oczywiście sami z Patrycją byśmy tego wszystkiego nie dokonali, nie stworzyli, gdyby nie fantastyczny projekt, który przygotował Piotrek Świerkowski, nasz designer z NetGuru. I teraz chciałbym, żeby ten odcinek był taki bardzo obiektywny, to znaczy, żeby nie była tylko perspektywa deweloperów, więc teraz wezmę też na ruszt Piotrka i zobaczymy, jak mu się z nami współpracowało. Czy byliśmy spoko deweloperami, czy może rzucaliśmy mu kłody pod nogi. Nie wiem, co on tam powie. Zobaczymy. Jest i on. Mamy naszego designera, Piotrek Świerkowski, który zaprojektował stronę netguru.com. Piotrek, fajnie, że udało Ci się znaleźć chwilę na ten wywiad. Myślę, że te trzy nagrody, które do tej pory dostaliśmy, mam nadzieję, że będzie ich więcej, ale już same one sprawiły, że fajnie po prostu trochę pogadać o tej stronie i też powiedzieć światu, jak to wyglądało trochę pod kołderką. No, dokładnie. Bo tam się sporo działo. Miło, że tu mogę dołączyć. Na pewno to jest jakieś wyróżnienie dla mnie, to, że tutaj jestem z tobą. To fajnie pogadać w cztery oczy, a też trochę ujawnić, co się działo za tą kurtyną gdzieś tam, bo to nie było tak zawsze różowo, jak teraz to się może wydawać. Ale no, było warto na pewno. Tak, i dla mnie jakby też współpraca z tobą była mega ciekawa, no bo nie ma co ukrywać, że jakby to nie są twoje pierwsze nagrody jako dla designera, zresztą wystarczy spojrzeć na ścianę za tobą, dyplomów wisi sporo,
I jakby mam wrażenie troszkę inną optykę też przez to. Jesteś na pewno designerem, który zrobił bardzo wiele stron o takim profilu właśnie awardsowym, ja to nazywam, czyli takich bardzo interaktywnych, bardzo atrakcyjnych, angażujących użytkownika, ale w taki właśnie sposób, że one wizualnie opowiadają jakąś fajną historię. I chciałem się zapytać ciebie w ogóle, jak się projektuje takie strony i jakby co jest, jaka jest różnica między robieniem na przykład takiej strony, a w podejściu do na przykład robienia aplikacji takiej typowo reactowej, nie? Bo jakby to jest coś, co w NetGuru jest jakby takim chlebem powszednim, a ta stronka, którą zrobiliśmy, jednak jest lekką egzotyką tutaj, jak na nas. Dokładnie. Znaczy, wydaje mi się, że podejście jest jakby podobne zawsze. Czyli technologia gdzieś determinuje to, na co możemy sobie pozwolić i to, czy mamy trochę czasu więcej na poeksperymentowanie, sprawdzenie pewnych rzeczy. Sam zresztą wiesz, jak to tutaj wyglądało. To jakby trzymaliśmy się pewnego planu, ale było dużo eksperymentowania, sprawdzania, tym bardziej, że tutaj zaimplementowaliśmy jakąś inną technologię niż to zwykle ma miejsce. Było dużo animacji, ale udało nam się też jakby to ogarnąć. Myślę, że to podejście jest takie właśnie, że technologia stoi gdzieś na szczycie i pod to dopasowujemy design. To nie jest tak, że jakiś schemat, musimy obrać jakiś jeden schemat, ale wiadomo, że jak mamy pod ręką frontendowców zespół, który będzie to wdrażał, no to jest zawsze lepsza sytuacja, no bo możemy z nimi konsultować, co jest realne, co jest możliwe, albo wykorzystywać jakieś swoje doświadczenia. Podejście jest takie, że też jakby jeśli tam jakieś nagrody masz, powiedzmy, i coś fajnie wyszło, to też klienci później jakby widzą to i przychodzą też po coś podobnego, a tym, którym się spodoba, po prostu oczekują czegoś podobnego, czy czegoś jeszcze może lepszego. I dla mnie to jest taki motywator. Tam te dyplomy, one gdzieś tam finalnie no jakby mają jakieś tam znaczenie może mniejsze, ale to jest taki motywator i kop w przód, no bo za rok technologia znowu pójdzie bardzo szybko w przód i bardzo ta poprzeczka gdzieś tam zawiśnie dużo wyżej. No i my będziemy musieli jakby ty, ja się rozwinąć znowu przez ten kolejny rok dość mocno, żeby coś podobnego osiągnąć, więc to takie są, dla mnie to działa motywacyjnie jako kop w dupsko i pójście gdzieś tam o kolejne jakieś małe kroczki w przód, więc cały czas ten rozwój to jest podstawa, mi się wydaje i tego typu realizacje na pewno to umożliwiają, bo poznajesz dużo nowego. A wydaje mi się, że wy się nauczyliście przy tym dużo, ja się nauczyłem dużo. Każdy, kto brał w tym udział, i Patrycja, i ty też dużo zgłębiliście. I pewnie gdyby taka realizacja podobna teraz miała miejsce dla klienta, czy dla kogokolwiek, pewnie zrobilibyśmy to dużo wydajniej, szybciej i byśmy już wiele, wiele gdzieś tam jakichś małych błędów uniknęli. No, tak jak z każdego projektu jakieś lekcje wyciągnięte są. I to chyba tyle, nie? Mi się wydaje, tak w krótkim takim schemacie i streszczeniu tego, jak to wygląda tak ogólnie. Tak, no tutaj właśnie fajne było w tym projekcie to, że mieliśmy faktycznie czas na przetarcie szlaków i na sprawdzanie sobie różnych tropów, żeby zobaczyć po prostu, która droga jakby jest właściwa, ale właśnie to, co jest ciekawe, co powiedziałeś, że to technologia determinuje design, bo bardzo często słychać od designerów, że to oni jakby wymyślają rzeczy, a programiści mają po prostu wykombinować, jak to zrobić. No i wiadomo, że zdarza się tak, że deweloperzy, nie powiem, że z lenistwa, ale często mogą powiedzieć, tego się nie da zrobić, nie? Więc gdzieś tam pewnie ten złoty środek trzeba znaleźć. A w ogóle, tak szczerze, jak z twojej perspektywy pracowało ci się z nami? Czy faktycznie byliśmy takimi, którzy mówią, tak się nie da? Jakim nie, jest no właśnie, podejście? Nie, właśnie to podejście właśnie było takie, że zawieszaliśmy sobie poprzeczkę wszyscy, nie, wyżej i to wtedy determinuje, że ta realizacja wyszła tak, jak wyszła. Pewnie jeszcze można było to zrobić lepiej, no ale też jakiś mamy czas, jak mamy jakieś deadline'y i tak poświęciliśmy dość sporo czasu tutaj. Mi się wydaje, też nie chcę mówić pod tym kątem, że my jakby designerzy dostosowujemy się do jakichś schematów i robimy wszystko na jedno kopyto, czy jakkolwiek, tylko no mamy jakieś, jest CodePen, jest dużo innych miejsc, gdzie wiszą jakieś rozwiązania, nawet takie właśnie eksperymentalne przez frontendowców, przez zespoły całe tworzone. Można sobie porównać często ich jakby wydajność, cały performance, czy to na przykład zamula przeglądarkę ci finalnie, czy nie. I możesz nieraz obrać jeden jakiś fajny efekt, wokół którego chcesz obudować całą stronę na przykład, czy przedstawić to klientowi nawet, pokazać, że na przykład jeśli chcesz pokazywać, nie wiem, masz klienta dewelopera, chcesz pokazać jego realizację, to możemy obrać taką drogę, może nie jeden do jeden, jak widzi pan na tym przykładzie, czy pani, tylko gdzieś trochę eksplorować to i wokół tego robić tą całą obudowę i ta, powiedzmy, interakcja na tych stronach. Jak zresztą dobrze wiesz, bo pracowałeś nad tymi animacjami, które są w naszym tam headerze akurat naszej stronki,
No to ona też wymaga dużo czasu właśnie na froncie i robiliśmy to wszystko jakby, ja przygotowywałem animację, wy to wdrażaliście nie przez jakiś plugin, który eksportował wam animację i to wrzucaliście tam w postaci JSON-a, tylko pisaliście to z ręki i to też pokazało, że później mogliśmy lepiej to optymalizować wszystko i bardziej to robić po swojemu, więc to też pokłosiem tego była jedna z tych nagród, którą dziś zawdzięczamy wam jako frontendowcom, to Mobile Excellence, które gdzieś tam, gdzie powiedzmy eksperci oceniają właśnie performance i tak dalej, i tak dalej. I to temu służyło, więc mogliśmy bardziej kontrolować realizację i wtedy jak technologia stoi gdzieś na pierwszym miejscu, to masz większą pewność, że będziesz to trzymał w ryzach i to gdzieś się w trakcie nie rozjedzie, że to będzie realne do wykonania, mi się wydaje. A przy realizacjach dla klientów to jest ważne, żeby nie przestrzelić, więc pewnie dużo osób się boi eksperymentowania w projektach, bo właśnie preferuje wyjście od designu, a później martwi się o to, jak to ma być zaimplementowane. Nie zawsze to jest możliwe, żeby tak zaplanować, jak my to, powiedzmy, tam staraliśmy się to zrobić, ale często jest i po prostu ja takie podejście preferuję. I chyba dla was też to jest wygodniejsze, bardziej komfortowe i wtedy się te realizacje lepiej kończą finalnie. Tak, mam wrażenie, że w ogóle kluczowym tutaj elementem jest to, żeby designer i frontendowiec mieli szansę popracować razem. Nawet nie chodzi o to, żeby byli przez cały projekt razem, bo my pracowaliśmy tam chyba, nie wiem, może z pierwsze, no tak z 1/3 projektu byliśmy wspólnie, później poleciałeś dalej, ale to wystarczyło, żeby sobie poustalać pewne rzeczy i ja też jak gdzieś tam estymuję projekty dla klientów, to właśnie bardzo często rekomenduję, żeby frontendowiec i designer pracowali trochę razem na zakładkę, bo to po prostu przynosi najlepsze efekty. Najgorszą sytuacją moim zdaniem jest moment, kiedy designer kończy robotę, daje po prostu handoff i wszystkie pliki i już go nie ma i nawet nie ma jakby okazji z nim jakoś więcej porozmawiać. To jest bardzo niekomfortowe dla programisty, więc myślę, że właśnie to nam pokazało tutaj w tym projekcie, że tego typu współpraca działa najlepiej, nie? Tak, dokładnie. No jest coraz więcej chyba projektów też tych takich dla klientów, bo to był nasz projekt wewnętrzny jakby, więc też inaczej, znaczy był traktowany w sumie, tak staraliśmy się traktować jako projekt z klientem i tak taką tutaj otoczkę i takie powiedzmy sprinty, czy te jakby etapy tego projektu zrobiliśmy, ale wiadomo, że na pewno ta współpraca jest bardziej komfortowa, jeśli masz pod ręką kogoś, kto może się poradzić i myślę, że bardzo często jedno pytanie do dewelopera albo dewelopera do designera rozwiązane jest dużo szybciej, gdy pracujemy razem, gdy powiedzmy chociaż tydzień czy dwa jesteśmy wspólnie w projekcie, niż wyszukiwanie gdzieś tak w sieci, czy jakkolwiek zastanawianie się, czy mogę to zrobić, czy nie i robienie trochę w ciemno, więc na pewno pomaga i coraz więcej projektów właśnie ma takich jest, że jednak te assignmenty nasze w tych dwóch teamach się zazębiają. Ja przynajmniej brałem udział już w kilku takich projektach w NetGuru, gdzie wspólnie z deweloperami choćby jakiś czas tutaj kooperowaliśmy i to jest dużo bardziej komfortowe. Unikamy wiele jakby wtedy potencjalnych błędów czy potencjalnych jakichś zagrożeń, sobie wszystko na bieżąco komunikujemy, więc na pewno. I wydaje mi się, że w żadnym projekcie żaden handoff, nawet taki najbardziej porządny, on jednak i tak nie zastąpi jednak chociaż cząstki tego, że z kimś powinno się pogadać, wyjaśnić pewne rzeczy i sobie to położyć jakby jasno na stole. Co możemy zrobić, jakie ograniczenia widzimy i tak dalej, więc to masz rację 100%. Mam taką, dobra, tak nie wiedziałem, czy o to pytać, ale może z tego wyniknie jakieś coś ciekawego. Jakbyś miał wskazać jedną rzecz, której żałujesz na tej stronie i taką jedną, którą uważasz za mega fajną, która wyszła świetnie. Żeby tak pokazać, wiesz, że jakby o tym projekcie się, mimo że on gdzieś tam się zakończył, to się myśli i może faktycznie jest coś, co na przykład z twojej perspektywy uważasz, że fajnie by było dopracować, a na przykład brakło czasu albo już nie było po prostu jak tego zrobić. To może od tego, co dobrze, to wydaje mi się, że fajnie wyszło jakby jako cały schemat to, że pokazujemy krótkie historie naszych klientów, tak po części, bo ich projekty w sumie tam znajdują się u góry i jak sobie wejdziesz, to eksplorujesz konkretnego klienta, konkretny produkt. Także zrobiliśmy im trochę taką przestrzeń na dodatkową jakby wartość biznesową, powiedzmy, do tego, co zrobili wspólnie z NetGuru. Dodatkowa wartość trochę rozszerzona naszej kooperacji, gdzie prezentujemy to, co wykonaliśmy wspólnie, czyli z zespołem zespół klienta, powiedzmy, po stronie klienta i po stronie naszych zespołów tutaj w NetGuru. Także z tego chyba jestem zadowolony. To tak nie technologicznie, a bardziej właśnie jako taki element, może idea, powiedzmy, na której bazowała ta strona, bo chcieliśmy właśnie pokazywać bardziej takie case study czy wybrane projekty,
móc je sobie dopasowywać tutaj i nimi jakoś żonglować, także z tego chyba jestem zadowolony. I też to fajnie wyszło technicznie, bo te animacje, one są dość pooptymalizowane, mimo że trochę tam ich waga, czy jakby ich tam trochę jest, też interfejs trochę się animuje, ale to wyszło fajnie, więc jeśli chodzi o wskazanie tej rzeczy, którą bym zmienił, ciężko mi stwierdzić, jakby jedną podać, może taką. Wiem, że długo walczyliśmy z tymi, czy tam właśnie, może nie spieraliśmy się, ale gdzieś tam sobie tłumaczyliśmy różne rzeczy z tymi smooth scrollami i innymi rzeczami tam, czy tym nieregularnym przesuwaniem się elementów podczas scrollowania. I być może tam jeszcze bym spędził trochę czasu i poeksperymentował, ale generalnie nie widzę jakichś tam dużych rzeczy, które bym chciał gdzieś tam przemeblowywać. Myślę, że ta strona też trochę pożyje i już trochę pożyła, bo to jakby od wdrożenia do później tej optymalizacji minęło trochę czasu, więc trochę tam też się już zmieniło, jakichś trochę takich improvementów zrobiliśmy drobnych. I chyba to tyle, nie? Tak mi się wydaje, że wyszło całkiem spoko. Tak. Zgadzam się. Oprócz smooth scrolla oczywiście. No i to, tak, właśnie, ale... to jest właśnie to, że dużo było właśnie dyskusji różnego rodzaju i im dalej w projekcie, tym się przekonywaliśmy nawzajem. Ja was do czegoś, wy mnie do czegoś i to sztuka kompromisów, nie? Znów ta kooperacja jakby ręka w rękę. Ale mega, jakby to jest mega przyjemne i mega fajnie się pracuje właśnie w takiej atmosferze, gdzie każdy ma jakieś swoje zdanie i pomysł, bo to wynika po prostu z tego, że ktoś jest zaangażowany w tę pracę, nie? I nie ma w dupie po prostu tego, jak coś wychodzi. Więc to jest czysta przyjemność po prostu się tak czasami nawet gdzieś tam mocniej pospierać na temat jakichś pomysłów. Spoko. Wielkie dzięki, Piotrek. Fajnie, że znalazłeś czas na ten krótki wywiad. I super, że dowiedzieliśmy razem tę stronę. Także piona i trzymaj się. Do zobaczenia w następnych projektach. Hej, cześć. Na razie. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się strasznie cieszę z tych wszystkich nagród, które otrzymaliśmy. Jest to pierwsza taka sytuacja w moim życiu i nie ukrywam, że po cichu gdzieś tam zawsze marzyłem, żeby zostać tak wyróżnionym, więc no, marzenie się spełniło. Ale też sporo pracy, sporo wysiłku i sporo jakichś tam kreatywnych rozwiązań wsadziliśmy w ten projekt, więc czuję, że to się po prostu opłacało. Dajcie znać, co wam się podoba w tej stronie, co wam się nie podoba i generalnie jak jest wasz odzew na temat tego projektu. Natomiast ja jeszcze chciałem tylko dodać, że bardzo wam dziękuję za to, jak zareagowaliście na moje, nazwijmy to, rapsy na Hot 16 Challenge 2 i po prostu ja się uśmiałem totalnie z niektórych reakcji. Ktoś nawet napisał własną wersję rapsów na temat kanału, więc było mega, mega śmiesznie. Bardzo wam dziękuję. Spodziewałem się bardziej wiadra zimnej wody, a jak zwykle mnie zaskoczyliście pozytywnie. Jesteście super kochani i bardzo wam dziękuję. A już za tydzień coś, co zapowiadałem jakiś czas temu, czyli wywiad z Tomaszem Jakutem, tak zwanym komandirem. To dopiero będzie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.